Dzień dobry Państwu, Maksymilian Wysocki zapraszam na dzisiejszy wywiad gospodarczy. Naszym gościem dziś jest pan Kamil Mroczka, doktor nauk społecznych w zakresie o polityce i członek zarządu NASK SA. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, gorące pytanie na dziś czy internet da się wyleczyć? No, jest to dosyć zasadne pytanie, dosyć karkołomna teza i pytanie też jest karkołomne. Próba odpowiedzenia na to też jest karkołomna, ale jakby problem zdiagnozować w skrócie. Bo nie wiem, może niektórzy nie korzystają z internetu, może niektórzy nie korzystają z mediów społecznościowych, ale wydaje się, że najlepszą diagnozę chyba do tego wszystkiego, co się teraz w internecie dzieje, postawił kiedyś Mike Tyson, który rzekł, że problem mediów społecznościowych polega chyba na tym, że ludzie przyzwyczaili się za bardzo do obrażania innych ludzi i niedostawania po mordzie. I to jest. W skrócie i w pigułce chyba cały ten problem, ponieważ anonimowość, anonimizacja, przynajmniej ludziom się wydaje, że są anonimowi w internecie sprawia, że puszczają wszelkie hamulce, a jednocześnie nie ma żadnych konsekwencji za czy to obrażenie kogoś innego, czy szerzenie fake newsów. A fake newsy są ogromnym problemem i o tym też dzisiaj porozmawiamy, bo też czy internet da się wyleczyć z fake newsów? Panie Redaktorze, odpowiedź na to pytanie, tak jak pan redaktor zaznaczył, to nie będzie krótka. Myślę, że to będzie cykl w takim układzie naszych spotkań i audycji, bo cytowany Mike Tyson on faktycznie podkreślił, tak jakby wielowątkowość, wieloaspektowość tego problemu, który moim zdaniem wynika w dużej mierze to, to też z wypowiedzi pana redaktora wybrzmiało z braku tak jakby przewidywalnej i widocznej sankcji za rozpowszechnianie, czy to fake newsów, czy no ostatnio dość modne takie określenie, stwierdzenie. Mowy nienawiści, bo wydaje mi się, że w wielu obszarach jest tak, że to przyzwolenie społeczne do rozpowszechniania tych informacji, tak jakby trochę wskazywania, że to jest dobrodziejstwo rozwoju cywilizacyjnego i osiągnięcia w zakresie praw obywatelskich, praw człowieka, możliwość swobodnego komunikowania się, wyrażania swojej opinii. I oczywiście to, to jest bardzo istotny element, by wyrażać opinię swoją jak najbardziej możemy, ale ta wąska, czy taka cienka granica, gdzie już rozpowszechniamy, informacje, które mogą być Szkodliwe, bo bądź, bądź dotykać na konkretnych osób konkretnych na podmiotów jest wyzwaniem, z którym musimy się zmierzyć. Ta dyskusja dotycząca chociażby na, no niedostatków w zakresie prawa, czy to na poziomie prawa unijnego czy prawa krajowego no jest już podjęta i w doktrynie i w praktyce. Na, przy czym jak zaczynamy te tematy poruszać, to polaryzuje się pogląd, że chcemy na, czy mamy taką tendencję do Wskazywania, że zamierzamy ograniczać, cenzurować internet. Myślę, że nie tutaj, tak jakby to jest trochę przesunięcie tego problemu. No ale no. wydaje się, że trzeba coś jednak z tym zrobić, zwłaszcza, że internet jest już tak ważną platformą wymiany myśli, opinii cywilizacyjnej, wpływa na wybory. Jest to kolejne pole walki, jeżeli chodzi nawet u wojskowych, o rozpoznanie i o pole działań. Cyber. Przestrzeń stała się tym kolejnym polem działań wojskowych, także podobnie jak powietrze, podobnie jak ziemia i podobnie jak morze. Tamte jakby pola walki w porównaniu do internetu wydają się jednak dość proste, bo internet wydaje się. Luz, liczba ludzi w internecie, śledzenie kont, fajkowych kont zakładanych na nowo, automatyzacji tego i farm troli i farm fake newsów, no jest to, to różnicza praca, żeby z tym walczyć. No a jednocześnie wpływa to na wybory coraz częściej. Wpływa na poglądy i opinię publiczną podczas wojny. Co mamy zresztą ostatnio przykłady w polskim internecie? Ten raport Demagoga ostatnio wyszedł, tak? Kto się je antyukraińską Propagandę w polskim internecie. No i ku zaskoczeniu lub nie zaskoczeniu, demagog podkreśla, że najwięcej fake newsów w absolutnym topie są Grzegorz Brown z Konfederacji oraz Fundacja Stop NOP, pani Socha. Więc co tutaj z tym tak naprawdę można zrobić? Bo już tak, możemy zdiagnozować teoretycznie, kto najbardziej rozsiewa rosyjską propagandę obecnie. Co z tym zrobić? Pan redaktor w wypowiedzi poruszył kilka wątków, ja postaram się po kolei do nich odnieść, bo faktycznie to, że cyberprzestrzeń została uznana jako kolejny de facto obszar działalności, to też ciągnięcie szczytu NATO w Warszawie, tak? I, i wówczas stwierdzono, że. Te działania mogą być również prowadzone wojenne w cyberprzestrzeni i my je obserwujemy. tak NASK, czy Instytut Badawczy, który zajmuje się też dezinformacją, procesami dezinformacji, czy usuwania, eliminowania dezinformacji z przestrzeni publicznej, czy spółka, która realizuje zadania związane z cyberbezpieczeństwem, my obserwujemy ten wzrost aktywności. Co z tym zrobić? Moim zdaniem No już pewne rozwiązania, czy takie no modelowe, przykładowe w zakresie, no karania za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w zakresie bezpieczeństwa, chociażby wewnętrznego, funkcjonują. W kodeksie karnym są rozwiązania, które mówią: artykuł 224a kodeksu karnego, które mówią o tym, że jest sankcja karna za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, jeżeli one wpływają na. Bezpieczeństwo ludności. Ja mam tutaj Podobnie e, jak dziennikarze obawiają się właśnie procesu o zniesławienie. Z artykułu to 212. tak to, 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 to Drugi artykuł mają podobne zastosowania. Co zrobić? Moim zdaniem, panie redaktorze, wyzwanie jest na tyle palące i istotne, że trzeba rozpocząć taką no chłodną dyskusję, pozbawioną tak jakby na emocji. Ja mam świadomość tego, że to jest bardzo trudne w sytuacji, w której mamy wysoki poziom polaryzacji poglądów, czy to na scenie politycznej, czy później to się przekłada na społeczeństwo, ale to, powinniśmy rozpocząć taką poważną dyskusję, bo są w państwa, w których na przykład ukrywanie adresów IP czy korzystanie z różnego rodzaju kont, NIKów, no jest stopniowo ograniczane. No ma to właśnie tak jakby zapewnić z jednej strony przejrzystość, ale z drugiej strony też no taką odpowiedzialność i rozliczalność. Tak, no ale są, jeżeli, też, są też państwa, przepraszam, że wiele które z kolei są w drugą stronę właśnie. Tą przesadą, tak jak w Chinach, to tam nie może nawet na YouTubie znaleźć piosenek, właściwie YouTube tam też nie ma, ale generalnie, jeżeli jest internet i jest się w Chinach, no to pamiętam, raz byłem Widziałem w klubie karaoke nie było żadnych piosenek, które jakkolwiek miały cokolwiek wspólnego z wolnością. Rock and rolla nie było, ponieważ on też się kojarzy z wolnością. Więc jakby władza studzi wszystko, co może być wykorzystane do podsycania wolnościowych nastrojów. No chyba też nie chcemy, prawda, drugich Chin robić i drugiego chińskiego internetu u siebie. No oczywiście to tak jakby dla jasności i precyzji wypowiedzi. Myślę, że kluczowym będzie znalezienie tego złotego środka, bo to nie chodzi o to, żeby ograniczać te prawa konstytucyjne w zakresie wyrażania swojej opinii, ale jeżeli jesteśmy w stanie, myślę, że i pan redaktor, nasi drodzy widzowie, ja, koledzy, nasi koleżanki, jesteśmy w stanie zidentyfikować, które informacje tak jakby szkodzą w różnych wymiarach, czy to bezpieczeństwa geopolitycznego, bezpieczeństwa finansowego, tego wewnętrznego, czy też społecznego. Jest to wykorzystywane też w procesach, no dzisiaj takich zaawansowanych procesach dezinformacji, które mają na celu wpływać tak jakby na politykę państwa. No bo raport, na który pan redaktor się powołał, no pokazuje, że de facto co godzina ponad 70 nieprawdziwych informacji bądź zawierających ten kontekst antyukraiński, nie sprawdza, znaczy tak jakby odnoszący się nie do faktów i rzeczywistości, tylko powielający te fake newsy. Mamy. To jest dla 80 bodajże, że w 2018 roku były takie badania. Eurobarometru, ponad 85% obywateli Unii Europejskiej wskazało, że problem fake newsów No jest zagrożeniem dla demokracji, czy może być zagrożeniem dla procesów demokratycznych. I ja oczywiście tutaj na skrajnym drugim biegunie są oczywiście Chiny, tylko że tam moim zdaniem te ograniczenia i taka cenzura to jest element polityki państwowej, tak? że on się odnosi wprost do osiągania celów politycznych no w tym ustroju. Wiemy, jakie są tego przyczyny historycznie. Te też tego doświadczaliśmy, gdzie aparat władzy tak naprawdę chciał uzyskiwać wszelkie możliwe informacje na temat obywateli, ale moim zdaniem nie w tym rzecz, tak, bo problem jest zasadniczy. Taki, że te skutki rozpowszechniania fake newsów są coraz bardziej realne, tak? Dyskutowaliśmy kilka minut przed, przed dzisiejszym wywiadem i ostatnio też na konferencji o tym zjawisku, skutki są realne, tak? bo jeżeli przeniesiemy fake newsy, które funkcjonują na przykład w świecie gospodarczym, możemy też sięgnąć nie tak dawno i zresztą ta sytuacja ciągle trwa na granicę polsko-białoruską, gdzie rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji wpływ wpływało i wpływa realnie na bezpieczeństwo granicy państwa, tak? Znaczy, nam no. się nawet nie zdaje, jak bardzo jesteśmy rolowani przez rosyjskie służby, które podrzucają też komu trzeba w Polsce fake newsy, narzuconą przez siebie wymyśloną narrację, choćby z tego raportu Demagoga możemy przeczytać, że szczyt tego wykorzystania rosyjskiej propagandy przypadł na 3 stycznia, kiedy była rocznica związana ze Stepanem Wanderą. Więc jest Mnóstwo okazji, gdzie Rosjanie starają się to wszystko rozmapować, rozrysować, doskonale wiedzą, na kogo mogą liczyć w polskim internecie, kto ich propagandę dalej będzie rozsiewał. Pytanie, czy zdają sobie sprawę, czy nie doceniają, czy przeceniają też polskiego odbiorcę, jego zdolność do krytycznego myślenia, bo my możemy dyskutować o tym, jak bardzo coś jest nieprawdą, jak bardzo coś jest szkodliwe, ale Pan się z tego doktoryzował dosłownie, a my się tym zajmujemy profesjonalnie także. Natomiast czy spodziewać się po ludziach nagle, że będą mieli kompetencje dziennikarzy, mecenasów do rozpoznawania, co jest prawdą, co nie jest prawdą. Generalnie przecież jest ten problem, że ludzie coraz mniej czytają i skupiają się już teraz nawet nie na samych lidach, ale też tylko tytuły czytają po prostu i, i już uważają, że są doinformowani. To prawda, znaczy kwestia związana z tak jakby to jest. Znowu kilka wątków, tak, bo internet to dobrodziejstwo nasze element rozwoju gospodarczego, społecznego, politycznego na każdym polu, ale z drugiej strony mamy już do czynienia ze zjawiskiem nadmiaru informacji, i tak jakby możliwość selekcji, co jest prawdą, co nie jest prawdą jest znacząco ograniczona. W sytuacji, w której mamy społeczeństwo obrazkowe, gdzie tak naprawdę na zasadzie memów, które później stają się wiralami, możemy je rozpowszechniać, no, tak jakby na skalę do tej pory nie spotykano, bo to też nie jest tak, że te fake newsy to jest. Osiągnięcie XXI wieku, bo gdybyśmy spojrzeli historycznie, to to narzędzie zawsze było wykorzystywane, tylko zasięg był mniejszy i czas i koszty, które były wymagane, znaczy te nakłady, które były wymagane do poniesienia, żeby uzyskać ten, ten efekt. No i tutaj, to zwrócił pan redaktor na to uwagę, jest moim zdaniem kluczowa rola liderów opinii, tylko dziennikarzy, pracowników naukowych, ekspertów. Przy czym no tu też pewien problem mamy związane z tym, że moim zdaniem, dzisiaj taką grupę mój serdeczny kolega zwrócił na to uwagę, samozwańczych ekspertów we wszystkich obszarach, mamy którzy tak jakby wypowiadają się w o zjawiskach wysoce skomplikowanych które wymagają bardzo często lat pracy lat badań, obserwacji Górnak, Roger Waters tak. Myślę, że takich osób jest, jest, jest bardzo dużo i one są autorytetami dla znacznej części społeczeństwa, i tak jakby ta część społeczeństwa przyjmuje te wypowiedzi w sposób taki, jakby objawiony. Tak? I to jest później istotny problem, bo można powiedzieć, że fake news lata na skrzydłach, a tak jakby prawda kuleje bądź podąża tam w bardzo wolnym tempie, bo odkręcenie takiej informacji nieprawdziwej zajmuje dużo więcej czasu, bo dzisiaj my w tym społeczeństwie obrazkowym, o którym mówiłem, i pan redaktor zwrócił uwagę, że nawet już nie czytamy lidów czy wprowadzenia do tekstu podsumowania, bo to wystarczy spojrzeć, być, ja nie jestem tutaj ekspertem, ale jako czytelnik treści czy artykułów publikowanych na różnych portalach, to zobaczcie Państwo, że już mamy takie executive summary na początku, co wynika z tekstu. Kilka bullet pointów, tak, bo zakładam, że wydawcy też mają świadomość tego, że muszą się główne tezy przebić. Tak, a Już dzisiaj są informacje, ile czasu zajmie przeczytanie danego tekstu. Zakładam uśrednione, że poświęcisz 5 minut swoje ze swojego. Życia, żeby przeczytać jakiś, jakiś tekst. Ale tutaj przyznam szczerze, ja nie mam takiej gotowej odpowiedzi, bo ta polaryzacja występuje również w środowiskach naukowych, eksperckich. I, I moim zdaniem powinniśmy tak, jakby zostawiając trochę kontynuując tę wcześniejszą myśl, zostawić trochę emocje na boku i rozpocząć dyskusję, bo te wyzwania, zagrożenia są realne. No ja analizowałem kiedyś to zjawisko w zakresie wpływu fake newsów na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa i chociażby tu przykłady już nie tylko z Polski, ale ze Stanów Zjednoczonych, gdzie bodajże w 2012 albo 2013 roku agencja AP, więc uznany uczestnik rynku informacyjnego czy mediów na, na świecie przekazała informację o, o tym, że Barack Obama, tak, miał czy został postrzelony, chyba tak to mogę być nieprecyzyjny, ale w ciągu kilkunastu sekund indeksy giełdowe minus bodajże 120 do 30 miliardów. tak Oczywiście później po przekazaniu tej prawdziwej informacji te indeksy się odbijały, ale tak jakby wymiar jest realny tych, tych problemów. Podobnie sytuacja ma się w kontekście sektora bankowego chociażby tak Nie, nieodpowiedzialne informacje mogą doprowadzić do opłakanych skutków w gospodarce realnej. Tu niestety musimy postawić kropkę. Tak, tak było i mBank też miał być obiektem jego przyszłość miała być zmanipulowana też za pomocą Korzystania fake newsów. No ciężkie czasy, Szanowni Państwo. No Ksiądz Niszter mawiał, że są te trzy rodzaje prawdy. Kiedy mamy ty sprawdę, tą ty z prawdą starają się teraz nas pewni ludzie zmanipulować, byśmy robili pewne rzeczy. I trzeba bardzo na, te, na to wszystko, co czytamy w internecie uważać. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Kamil Mroczka, doktor nauk społecznych w zakresie naukopolitycy oraz członek zarządu NASK SA. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję Państwu. I dziękuję Państwu, życzymy godnia. Do widzenia.